protestujemy głównie przeciwko tej złej, niedobrej, dyskryminującą pielęgniarki ustawę pana Niedzielskiego, który tą swoją ustawą wykluczył te najdłużej pracujące pielęgniarki z tych podwyżek, prawda? Bo de facto nie dostaną. A przecież dlaczego? Czy one, które pracowały tyle lat, poświęciły życie, rodziny, dzieci, mają teraz przy zasiłku pracy nie dostać nic? W całej Polsce, z tego co mi wiadomo, 40 szpitali podeszło do takiego dwugodzinnego odejścia od łóżek tego strajku ostrzegawczego, a pozostali są, że tak powiem, solidaryzują się i dalej ciągną tą procedurę, którą wymagane jest w ustawie o sporach zbiorowych. Ma być wyjazd na czytanie, znaczy się na to drugie czytanie w Sejmie, które przejdzie. Wtedy miałyśmy się zebrać tam i protestować pod Sejmem. Właściwie to nie protestować, tylko przetłumaczyć, wytłumaczyć że, posłom, że ta ustawa jest zła. Mamy nadzieję, że Sejm, że posłowie przyjrzą się jeszcze raz dobrze tej ustawie i że ona zostanie w jakiś sposób albo przerobiona, albo zostanie odrzucona.